A teraz poproszę o szeroki kadr, bo mam już gościa w samym chodzie. Dzień dobry, tak, Krzysztof Gawkowski, Lewica, dzień dobry. Ruszamy w takim razie, jedziemy w miasto, jak to się mówi, ale na początek muszę oczywiście też zapytać o Ukrainę, o to, co się dzieje, bo wczoraj, no, ja chyba do północy siedziałam przed monitorem i najpierw słuchałam tego, co miał do powiedzenia prezydent Putin, a potem tych wszystkich komentarzy. W jedną chwilę tak naprawdę postrzeganie świata i bezpieczeństwa, również naszego polskiego, bardzo się zmieniło. Myślę, że zmieniło się postrzeganie bezpieczeństwa już wiele, wiele lat temu. W 2007 roku pierwszy raz Władimir Putin podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium zaczął mówić o tym, że polityka Rosji będzie się zmieniała, oskarżając Zachód i przede wszystkim Stany Zjednoczone. I od tamtego czasu konsekwentnie, pomimo tego, że zmieniał się z prezydentem Miedwiediewem na stanowiskach, realizuje tą politykę, bo my mówimy o 2022 roku, ale przecież wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku. Tak. Trwa, bo zajęto Krym i rozpoczęto tą separację Ługańska i Donbasu, więc jesteśmy dzisiaj w miejscu, które w 2014 roku wydawało się bardzo niestandardowe, czyli w wojnie na Ukrainie, bo przyznanie tego, co wczoraj powiedział Putin, jakiegoś... Uznanie niepodległości obu republik. Jest, tak, jest czymś strasznym dla tego filaru bezpieczeństwa w Europie, jakim była Ukraina niezależna, a jednocześnie suwerenna w swoim tym obrębie terytorialnym po odzyskaniu niepodległości. I teraz do odzyskania niepodległości Ukraina też miała w ręku argumenty, no bo przejęła broń atomową. I ta broń atomowa była koronnym argumentem mówiącym: mamy kilka tysięcy głowic jądrowych, nic nam nie grozi. Ale zgodziła się pod presją Stanów Zjednoczonych i Europy, że będzie tą broń zwracała Rosji. Miała być zapewniona ta niezależność, miały być te gwarancje bezpieczeństwa, które zostały zerwane. I to jest kolejny krok Rosji, który nie dotrzymał tamtych zobowiązań. I wczorajsze wystąpienie Putina, bo do tego to wszystko zmierzało, co chciałem powiedzieć, jest niebywale agresywne i to chyba jest jedno z najmocniejszych wystąpień prezydenta Federacji Rosyjskiej w ostatnich latach, pokazujące: wracam do polityki imperialnej, na kontynencie liczę się ja i nikt nie będzie, nie będzie decydował. Zresztą ja jestem fanem, bardzo podziwiam to, co mówił Piłsudski o relacjach z Rosją. I on mówił wprost: polityka Rosji jest imperialna bez względu, kto tam rządzi. Czy rządzą biali, wtedy carska Rosja, czy czerwoni, później komuniści. Tak. Tam jest imperialna polityka szukająca na kontynencie takiej mocnej nogi, która pod butem będzie trzymała Europę. I niestety ją trzyma przez energetykę, przez Nord Stream, przez gaz. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo kraje Europy Zachodniej boją się, żeby tego gazu nie było. Polska mierzy się z tym od wielu lat, bo to nie jest tak przecież, że jesteśmy uzależnieni od gazu rosyjskiego. Musimy go cały czas w Polsce dostarczać, ale też zdajemy sobie sprawę, że dywersyfikacja jest konieczna. Europa tego nie wie. Zgodziły się Niemcy na Nord Stream. Mam nadzieję, że teraz ta druga nitka nie będzie wcale tak łatwo zalegalizowana przez to, co Putin robi. Ale prawda jest taka, że Ukrainę i w ogóle pokój w Europie może uratować tylko solidarność europejska. To jest największa siła Europy i Unii Europejskiej, solidarność. Ale jeszcze jest duża rola Stanów Zjednoczonych tutaj. Proszę powiedzieć, czy do tego szczytu, po tych wczorajszych słowach i po uznaniu tej niepodległości obu republik, czy dojdzie do szczytu Putin-Biden? Czy do tego spotkania już nie dojdzie? To już by był kolejny szczyt, no bo przecież kilka tygodni temu był szczyt Biden-Putin i co z tego szczytu wyniknęło? Wyniknęło tyle, że mamy uznanie dwóch separatystycznych republik ukraińskich za niepodległe, wejście wojsk dziś rano i wjechanie czołgów do Donbasu i do Ługańska. I nic on nie dał. Ale ja jednak muszę pochwalić politykę amerykańską dzisiaj, dlatego że ta polityka amerykańska jest inna niż w roku 2014. W 2014, kiedy Ukrainie zabierano Krym, kiedy Rosja atakowała, no to Amerykanie mówili o sankcjach, ale ich nie wprowadzali. Dzisiaj ta cała polityka informacyjna, ujawnianie de facto informacji wywiadowczych, bo gazety piszą, bardzo, ale skąd mają tą wiedzę? No wywiadu. Mocne, tak, no to mocne, za każdym razem argument, oczywiście. Tak, Amerykanie, Brytyjczycy pokazują ruchy wojsk praktycznie każdego dnia, że oni się przesuwali, pokazują, jak to jest przy granicy. No to pokazuje, że jest taka chęć reakcji amerykańskiej. Myślę, że Biden wzmacnia się oczywiście wewnętrznie, dzięki polityce zagranicznej pokazuje, że jest skuteczny. Ale to też takie było medialne rozbieranie Putina za każdym razem, bo te wszystkie informacje, które trafiały, no wcześniej nie do pomyślenia, że aż tak mocno... Znaczy, myślę, że tutaj są dwie gry toczone. Jedna amerykańska. Amerykanie, a przede wszystkim prezydent Biden potrzebuje sukcesu po Afganistanie i mówi, jestem silnym przywódcą, tak, potrafię cię obnażyć, panie Putin, ale pan Putin, gdyby się bał tego amerykańskiego przywództwa, to by nie zrobił tego, co zrobił wczoraj. Więc on kalkulował, co się wydarzy. Tak. Myślę, że cała... Ale przed chwilą kolega Marcin wyrwał, nasz redakcyjny kolega, który jest w Kijowie, mówił, że na Ukrainie są takie ogłosy, że Ukraińcy się tego spodziewali, że to była tylko kwestia czasu, że to się wydarzy. Tak, tylko że ta kwestia czasu dotyczy też wyniku następnych kroków, które się mogą pojawić. Jeżeli dzisiaj Zachód nie będzie solidarny, Unia Europejska, NATO nie będą solidarne, i na Putina nie zostaną nałożone sankcje i na Federację Rosyjską, to może dojść do następnego kroku, czyli eskalacja 2.0. Co to znaczy? Może być atak z Białorusi na Kijów, tak, i może być kolejna republika ogłaszająca na przykład niepodległość, czyli kolejny rozbiór Ukrainy. Bo to, co dzisiaj się rozpoczęło i wczoraj w nocy, to rozbiór Ukrainy. To rozbiór Ukrainy w białych rękawiczkach, których dokonuje prezydent Putin. I o tym trzeba mocno i wyraźnie mówić. I Polska dzisiaj, prezydent Duda i polski rząd powinni być największymi lobbystami wprowadzenia sankcji na Rosję. Ale mamy tutaj możliwość negocjacji, bo Polska przewodzi OBWE. Czy tutaj ta rola Polski może być rzeczywiście niewiarygodnie ważna? Rola Polski jest bezwzględnie ważna, dlatego że wolna i bezpieczna... Czy my jesteśmy takimi świetnymi negocjatorami? Nie. Wolna i bezpieczna Ukraina to jest gwarancja bezpieczeństwa Polski. I to powinien być fundament naszej polityki zagranicznej. Nie zawsze tak było, bo przez pierwsze 3-4 tygodnie tego zbrojenia się Rosji na ukraińskiej granicy Polska nie reagowała. Znaczy nie było takiej aktywności. Dopiero jak Amerykanie zaczęli ujawniać to wszystko, no to Polacy stwierdzili, że dobra, znaczy możemy coś powiedzieć. I to mi się w polskiej polityce zagranicznej nie podoba, że ona czasami jest taka stojąca zbyt miękko na nogach, nie pokazująca rzeczywiście jakiejś strategii szerszej. Dzisiaj oczywiście zwoływany jest szczyt OBWE, prezydent wykazywał aktywność. Na szczęście prezydent zawetował tą ustawę w sprawie TVN-u, co dopuściło go do stołu w ogóle rozmów z prezydentem Bidenem, bo bez tego w ogóle byśmy byli w trudnej sytuacji. To pokazuje, jak ważne są relacje bilateralne i transatlantyckie na świecie i kiedy rząd PiS-u kłóci się z partnerami, to później z kim by rozmawiał. No, wyobraźmy sobie sytuację. Jesteśmy dzisiaj pokłóceni ze wszystkimi. I wszyscy mówią, no wojna jest koło Polski, no ale nie rozmawiamy z wami. No to by dopiero była straszna sprawa i to pokazuje, jak błędna jest często polityka Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego, czy w ogóle premiera Morawieckiego. Lata temu w Gruzji mieliśmy okazję słyszeć słowa prezydenta Kaczyńskiego wtedy, który mówił: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a potem być może Polska. To mogły być prorocze słowa? Gdzie tutaj się kończy ambicja Putina? Ja jestem przekonany, że ambicja Putina jest tam, gdzie jest przyzwolenie Europy. Więc jeżeli my nie będziemy dzisiaj solidarni, nie będziemy mówili, przekroczyłeś granicę, kolejne sankcje, my będziemy ci odbierali kasę, bo kasa dla Putina jest ważna na pewno, tak, no to następne kroki będą jasne. Może to nie będzie Polska, ale przypominam, że są państwa nadbałtyckie. Tak. Putin nieraz już na przykład wojną cybernetyczną, atakami cybernetycznymi atakował Estonię, co zostało udowodnione. Tak. Dzisiaj zresztą, szanowni państwo, pani redaktor, wojna nie toczy się tylko na polu konwencjonalnym. To nie jest tak, że my mamy wojnę, która mówi, czołg musi wjechać. Oczywiście wjeżdżają, ale może być wojna cybernetyczna, atak hybrydowy. Ale wczoraj premier Mateusz Morawiecki wprowadził trzeci stopień zagrożenia, sugerując, że w tej przestrzeni, cyberprzestrzeni coś już się dzieje, że są widoczne jakieś działania. Wczoraj północy zastanawiałam się, jakie działania są widoczne i czy my cokolwiek się dowiemy, bo jeżeli jest trzeci stopień na 4, to znaczy, że coś się dzieje, tylko co się może dziać? Znaczy... Jutro się okaże, że nie możemy... wejść na media społecznościowe? Nie. Myślę, że media społecznościowe nie są problemem, bo to, czy nas ktoś dzisiaj obejrzy, czy nie, na przykład w Onecie, czy sobie wejdzie na pocztę internetową, to jakoś przetrwamy. Rozmawiam o telefonach, o banku, Gorsze rzeczy jest na przykład, jakbyśmy poszli do bankomatu i okazało się, że nie możemy wypłacić pieniędzy, albo na przykład, że nie działają wszystkie możliwości zapłacenia kartą w sklepie, albo jakby się okazało, że na przykład ktoś nam elektrownię wyłączy. No, to są rzeczy takiej infrastrukturze krytycznej, zresztą stan podwyższonego bezpieczeństwa cybernetycznego cybernetycznego, o którym pani powiedziała, właśnie jest zabezpieczać ma infrastrukturę krytyczną przede wszystkim. To znaczy transport, ma dawać poczucie... Poczucie bezpieczeństwa ogólne. Tak, no bo no wyobraźmy sobie, wstajemy rano no i nie ma prądu, nie ma ładowarki, nie można zaparzyć kawy, wychodzimy do sklepu, w sklepie okazuje się, że nie możemy zapłacić i ja nie szaleję. To tak. Są rzeczy, które spotkały Estonię. Tak. To nie jest coś, co jest ze świata Matrixu, nie. Więc tak. Wojna hybrydowa jest niebezpieczna i Putin o tym wie, że ma różne elementy, więc uważam, że nie jest jeszcze przesądzone, czy dojdzie do konfliktu takiego pełnoskalowego, czyli Putin atakuje, czy Rosja atakuje Kijów i wjeżdżają tam czołgami, obalają rząd, zmieniają prezydenta. Ale jest tak wiele argumentów na rynku Putina, że albo mocna reakcja Europy, Unii Europejskiej i NATO, albo w przyszłości coraz bardziej imperialna polityka szukająca miejsca odnowienia, nie wiem, na przykład z Rosji w granicach ZSRR. Ja ciekawa jestem, bo my tak cały czas rozmawiamy o Krymie, o Donbasie, o rejonach, które dla nas geograficznie wydają się w ogóle bardzo daleko i niedostępne, ale jest jeszcze ta północ, te kraje nadbałtyckie, jest przesmyk suwalski, jest obwód kaliningradzki. Gdzieś tam słychać szepty, że to może być kolejny kierunek, na który Putin jest bardzo łasny. Ja postawię inaczej pytanie. Bywa pani czasami w Toruniu albo w Bydgoszczy? Tak. Bywa pani. To jest województwo kujawsko-morskie, moja Bydgoszcz, niedaleko. Tak, prawda? No niedaleko. No nie tak daleko. Ile by pani tam jechała? 3 godzinki? No tak. 3 godziny. Tak. To na granicy polskiej stoją 3 godziny od nas wojska, 200 km na Białorusi. Znaczy chciałem naszym widzom uświadomić, gdzie stoją wojska rosyjskie. One stoją na granicy białoruskiej, 200 km od Warszawy, 3 godziny drogi stąd. Tak. To nie jest Donbas i Ługańsk. Putin naprawdę rozszerzył i rozwinął swoją obecność blisko granicy polskiej i te wojska stoją dzisiaj 3 godziny drogi od nas, z Warszawy. To mam nadzieję, że to przemawia do naszych też widzów, którzy powinni mieć świadomość. Mocne zaangażowanie Polski w sprawę ukraińską to naprawdę szansa na lepsze bezpieczeństwo Polski w przyszłości. Dzisiaj rano czytaliśmy o tym, że Amerykanie wycofali w nocy swoich dyplomatów z Ukrainy i przywieźli ich do Polski. Czytamy o tym, że 10 linii lotniczych ograniczyło połączenia z Ukrainą. Czy te wszystkie ruchy, które są wykonywane, dla bezpieczeństwa oczywiście, mogą sprawić, inaczej, bardzo osłabić Ukrainę, tak żeby Putin, mówiąc brutalnie, mógł wyssać ostatnią krew? Ja podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której brałem udział, namawiałem prezydenta Dudę i ministrów polskiego rządu do tego, żeby nie wycofywać polskich placówek dyplomatycznych z Kijowa. Tak. Że one tam powinny być do końca, bo to jest wyraz solidarności. Jak słyszę, że uciekają teraz Brytyjczycy, Amerykanie do Lwowa, że zaczyna się ewakuacja. Uciekają do Polski, bo tu jest najbliżej. No dobra, ale to Polska tak nie powinna zrobić. Ja uważam, że polską racją stanu jest obecność jak najdłużej polskich placówek dyplomatycznych, bo to pokazuje, że Polska się solidaryzuje, że my nie uciekamy. No to my też byliśmy 1, a później 17 września 1939 roku w trudnej sytuacji. Gdyby nie Rumunia, gdyby nie możliwość też przejechania dużej części polskiego wojska, to by ono miało problemy się odtworzyć na zachodzie. Więc ktoś dzisiaj musi dawać przykład. Polska, najbliższy sojusznik Ukrainy i państwo sąsiednie NATO. Tak. Powinno być przygotowane na przyjęcie uchodźców, jeżeli by była wojna. A o jakiej skali mówimy? 1 milion ludzi. 1 milion ludzi w ciągu kilku pierwszych tygodni. To jest ta skala, o której powinniśmy rozmawiać i jednocześnie przygotowanie ośrodków i ułatwienie procedur azylowych, wizowych. To jest jedna rzecz. I druga, no to szpitale polowe. Gdyby była wojna, to by musimy przy granicy rozłożyć szpitale, bo ludzie będą potrzebowali pomocy. Myśli pan, że po tych wczorajszych słowach Putina jest jeszcze szansa na pokojowe rozwiązanie tego konfliktu? Nie ma pokojowego rozwiązania konfliktu, dlatego że dzisiaj, jutro pewnie zginą ludzie w Ługańsku, w Donbasie. No po prostu ktoś będzie kogoś chciał pewnie powstrzymać przed agresją, ktoś do kogoś strzeli, ktoś kogoś zabije. 2 dni temu 2 ukraińskich żołnierzy zginęło, więc cóż to znaczy pokój dzisiaj? No, jeżeli miałby nikt nie zginąć, to znaczyłoby pokój, ale jeżeli zginie dzisiaj 10 osób, to 100 osób, a może w ciągu tygodni 1000 osób, no to czy to dla Ukrainy jest pokój? Myślę, że dla Europy jest pokój, bo to też są różne takie wizje tego, co uważa za pokój. Pewnie Niemcy mówią, mamy 3000 km czy 2000 km do Ługańska czy Donbasu, dla nas jest pokój. w Polsce nie będzie spokojnie, jeżeli będzie wojna na Ukrainie, to na pewno. PiS zawsze umiejętnie wykorzystuje sytuacje, które mogą być opisywane jako stresujące dla nas, Polaków. Podobnie było z COVID-em, podobnie było z uchodźcami na granicy białoruskiej. Czy tutaj, patrząc na spadające sondaże partii rządzącej, myśli pan, że znowu ten konflikt Rosja-Ukraina zostanie przez PiS wykorzystany na ich korzyść? Chciałbym, żeby paranoja ludzi władzy PiSu nie została przełożona na chęć uzysku politycznego z tego, co się na Ukrainie dzieje. Chciałbym, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy przygotowani na przyspieszone wybory. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość może kalkulować, że podczas wojny na Ukrainie ludzie będą się bali, tak. Zaczną się gromadzić wokół flagi, bo to jest normalne. W 2014 roku zyskiwała Platforma Obywatelska, bo też rządziła. Dlatego pytam, czy to PiS wykorzysta to? Może wykorzystać. Mogą być przyspieszone wybory. Kaczyński może przyjść w każdej chwili, położyć. To jest wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Wczorajsze, przedwczorajsze sondaże, gdyby wybory były teraz w lutym, to PiS nie miałby tutaj większości. Opozycja by wygrała. Tak. Opozycja by wygrała. Dlatego PiS, gdyby zyskał kilka procent w sondażach, tak do poziomu 37-8%, to Kaczyński może zaryzykować wybory. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Lewica jest gotowa na te wybory, ale wiemy, że w świadomości PiSu jest jedno. Utrzymać władzę, utrzymać kasę, utrzymać wpływy, bo mają dużo odteczek na siebie zebranych, haków, sami się siebie boją, widać co się dzieje z Morawieckim i Ziobrą, gryzą się. Pewnie się nie zagryzą, bo oni się wiele latami gryźli, a nic tego wielkiego się nie wydarzyło. Ale może tutaj wspomniany pan Ziobro po prostu ma ochotę na stołek premiera. I już tak długo czeka, że emocje mu puszczają. Ktoś przez lata, jak jest delfinem w polityce, szczególnie w prawicy, to często go te wszystkie piranie zagryzą. I myślę tak, że jest z panem Ziobro. Uważa, że będzie liderem... A delfin to taki miękiszon? Ja nie wiem, czy on jest miękiszonem. Na pewno jest człowiekiem, który ma wielkie ambicje i jeszcze bardziej rozbudowane ego. A to prowadzi go do tego, żeby na przykład używać służb specjalnych, pewnie prokuratury, do nielegalnych działań, które mają zbierać haki. Pewnie nas wszystkich kolegów z rządu. I ich tam teczkować później, jak będzie taka potrzeba. Ale uważam, że to nie Ziobro będzie spadkobiercą Kaczyńskiego. Myślę, że i nie Morawiecki nim będzie. Jest tam na zapleczu kilku zawodników, którzy będzie mocno o tą walczyło, ale Kaczyński tak szybko nie odejdzie. A wybory mogą być mu potrzebne po to, żeby właśnie dzisiaj odtworzyć władzę, bo te kilka procent, których mu brakuje, za kilka miesięcy może się okazać, że będzie mu brakowało kilkunastu procent i już nie będzie czego zbierać z Zjednoczonej Prawicy. Mówi pan o kilku nazwiskach ciekawych, które tam ewentualnie mogłyby się pojawić. Kto miałby taki potencjał? O, tam jest, już buławę premiera nosi pan minister Błaszczak. Od dłuższego czasu kuluary sejmowe mówią, że jak siedzi, nie bez przyczyny siedzi... Ale czy on ma w sobie pierwiastek przywódcy? A to nie chodzi o pierwiastek przywódcy, to chodzi o to, kto jest najbliżej prezesa i kto go zastąpi i będzie premierem. To jest jednak historia i myślę, że w głowie wielu polityków, a na pewno tych po prawicowej stronie, to jest ważna sprawa. Oni nie mogą sobie darować tego, że walczyli tyle lat z Platformą, przed Morawiecki i tutaj rządzi. Sami chcieliby porządzić. No ale jest jeszcze pan Brudziński, jest pan Sasin. No, są tam. Nie odpuszczą łatwo tej schedy po panu Kaczyńskim. Wróćmy jeszcze do premiera Morawieckiego i do działek. No tak. Czy ta cała sytuacja, o której czytamy od kilku dni, już od dawna ją znamy, ale ostatnio pojawiły się nowe fakty dzięki Gazecie Wyborczej w tej sprawie, pokazuje, uczy nas wszystkich, jak tu zarabiać na nieruchomościach, przy znajomościach w kurii? Pan to tak odbiera? Co z tym powinno się wydarzyć? Bo w sprawie tych całych... Kto by tak nie chciał, powiem szczerze. W sprawie tych całych... Takie pieniądze. W sprawie tych całych działek, tych sprzedaży, to mam wrażenie, że premier Morawiecki okazał się małym krętaczem. Krętaczem, który na różnego rodzaju jakichś transakcjach zakulisowych, tutaj zmniejszymy cenę, tu coś podniesiemy, chciał po prostu ukryć, ile ma pieniędzy. No przecież my wiemy, że on jest milionerem. No to, tak. Kto tutaj nie wie? No był prezesem tyle lat banku, zarabiał się tych milionów, czy ma ich 15? Czy ma ich 30? No to ma je. No i po co to kręcić? Ale Polacy nie lubią, jak ktoś ma. No dobra, ale ja jestem zwolennikiem takich czystych rąk w polityce. Morawiecki wiadomo, że ma kasę. No co to za różnica, czy ktoś ma 5 milionów, czy 20? Ale Morawiecki nie ma, jego żona ma. No dobra, ma Morawiecki i jego żona 25 milionów czy 5 milionów. Co to za różnica? Ma miliony, jest bogaty i myślę, łatwiej by z tego wszystkiego wyszedł, gdyby przyszedł i powiedział z otwartą przyłbicą: nazarabiałem się przez lata w banku milionów. Tak, jestem banksterem, ale jestem też politykiem PiSu. Trochę się to kłóci z wizją tego, co PiS mówi, że pieniądze dla biednych ludzi, ale przynajmniej było uczciwie. A premier... Ale wtedy może powiedzieć: mam i oddam tym, co potrzebują. A no to tutaj teraz idę do pani i pochwalę to. Jak przełoży na jakąś fundację i powie, że oddał 10 milionów, to przyjdę i powiem: no... Mateusz, szapoba, bardzo dobrze. Nie wydaje mi się, żeby to miało miejsce, ale patrząc na potrzebujących, ostatnio czytaliśmy, że minister Czarnek skarżył się, że stracił na Polskim Ładzie 1000 zł. Czy panu przykro, że stracił? Nie, no bo posłowie potracili na Polskim Ładzie, to było wiadomo. Ja uważam, że posłowie godnie w Polsce zarabiają i że muszą się złożyć na... A pan stracił? Tak, wszyscy straciliśmy. Ile pan stracił? Też 1000. Więc to, że mamy mniejsze wynagrodzenia, to nie znaczy, że mamy małe wynagrodzenia, mamy godne wynagrodzenia. Jak patrzę na średnią krajową, to mamy ją wiele wyższą, więc to nie chodzi o posłów, czy oni stracili, czy nie. Generalnie w Polsce muszą być bardziej progresywne podatki. Lewica w ostatnią sobotę taki projekt przedłożyła. Mniejszy PIT, progresywny CIT, sprawy dotyczące podatku VAT obniżone do 15%. Po prostu jest w Polsce drogo. Jest drożyzna, trzeba reagować, kredyty idą w górę. Ja też mam kredyt, duży kredyt. I wszyscy 500 zł w pierwsze 3 miesiące, tak. Pewnie w drugie 3 miesiące następne 500 zł, razem 1000 zł. Myślę, że dla każdego, kto zarabia 4, 5, 6 tysięcy, ma duży kredyt, to uszczuplenie jego budżetu o 1/6, plus jeszcze rachunek za gaz, plus jeszcze drożyzna, tak, to jest bardzo dużo. To nie zostaje na chleb. Lewica położyła na stole kompleksowy pakiet w tej sprawie. My mówimy: Polski Ład to jest durszlak. Tam jest tak wiele wad, że tego nie naprawimy. I też... no, ale wszyscy eksperci to mówią i czekają, aż ten Polski Ład zostanie zatrzymany. Ale tymczasem PiS zamiast zatrzymywać, szuka winnych. Mówi, że tutaj ten winny, tamten winny, opiera się na jakichś urzędnikach, którzy nie mają twarzy i nazwiska, bo wiadomo, ktoś musi zostać ofiarą, ale najlepiej, tak, żeby ona nie była... Nie wiedzą, jak... Nawet posłowie nie wiedzą, jak się minister byłych finansów nazywał. No, widzi pan. No tak. No i, a pan Kościński przyszedł do studia, przyszedł do jednego ze studiów telewizyjno-radiowych i powiedział, że on generalnie to nawet nie przygotowywał tego programu, tak szczerze. Tak szczerze. A kto go przygotowywał w takim razie? Bo projekt był Solidarnej Polski, a teraz szukają winnych i... To wiadomo kto. Ojcem tego planu drugiego ładu był Mateusz Morawiecki. Tylko trzeba by było się przyznać, że premier jest winny i premiera zmienić. W związku z tym, że jest konflikt w rządzie, że się by ucieszył Ziobro, to go nie zmieniają. Znaleźli winnego, biedny Kościński, biedny wiceminister Sarnowski odeszli. No co ten Sarnowski winny? No, przeszkadzali mu robić. No jak wiceminister, pani też pracuje w jakiejś stacji, prawda? Przychodzi szef, mówi: słuchaj, byśmy zrobili taki temat. No to pani oczywiście mówi, a cóż, mówi: nie, ten. No i go zwolnili za to. No to już biedak. No wywalili faceta, który co miał do powiedzenia. No to przecież wiadomo, kto przychodził. W Polsce za gospodarkę od 6 lat rzeczywiście odpowiada Morawiecki. Odpowiada za nią, bo przypominam, strategii zrównoważonego rozwoju, był ministrem finansów, tak. I dzisiaj też odpowiadał za Polski Ład. Nabroił, nie chcą go ukarać, ukarali niewinnych. No tak, ale my będziemy wszyscy ukarani. Bo co miesiąc dowiadujemy się, kto dostał mniej, a na koniec roku to w ogóle będzie dom wariatów. Nawet nie na koniec roku, na wiosnę, w marcu, jak trzeba będzie się rozliczyć za 2022. Tak, wszyscy jesteśmy ograbieni, tyle że problem polega na tym, że nie ma koncepcji naprawienia tej sytuacji, bo jeszcze gdyby znaleziono jakiś sposób naprawy. Prawo i Sprawiedliwość próbuje łatać dziury, której się nie da załatać. Trzeba było mieć kompleksowy plan. Mówił Kaczyński kilka dni temu, że za 3 miesiące. Za 3 miesiące to będziemy w połowie roku, tak. A później to się zaczną przygotować do wyborów albo jeszcze je wcześniej zrobią. Ja nie wierzę w to, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma plan na gospodarkę. Nie ma planu na gospodarkę. To jest plan na utrzymanie władzy za wszelką cenę. Wiedzą, że dużo napsocili i wiedzą, że jak przyjdzie opozycja do władzy, to już ta gotowość jest zgłoszona, są ustawy i niektórzy będą rozliczeni politycznie, ale niektórzy pójdą siedzieć. No. No właśnie, o finansach to na pewno jeszcze nie raz porozmawiamy. Ja teraz bym chciała, żeby przed tym, jak pojawi się tu kolejny gość, mój redakcyjny kolega, czyli Marcin Zawada, przybliżył nam dokładnie sytuację, albo wytłumaczył nam sytuację, o co chodzi z tymi republikami uznanymi wczoraj przez prezydenta Putina za niepodległe. Ja dziękuję bardzo serdecznie i oddaję głos do studia. Tam Marcin Zawada w tym temacie, a potem oczywiście mój kolejny gość.